Państwowej Komisji Wyborczej. 25 października 2015 roku wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Karta z listami kandydatów do Sejmu będzie miała formę zbroszurowanej książeczki. Na jej pierwszej kartce znajdziemy informacje jak oddać ważny głos. Druga kartka to spis treści. Na tej kartce nie oddajemy głosu. Na kolejnych kartkach umieszczone są listy kandydatów na posłów. Głosować można tylko na jedną listę, stawiając znak X w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Postawienie znaku X na więcej niż jednej kartce z listami spowoduje nieważność głosu. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej